Witajcie, kochani. Jestem jak co dzień na poranku łanki, czy jak to tam nazwiemy. Nieważne. Wzorki. Dobra, co my dzisiaj sobie tutaj zrobimy? Tak jak Wam powiedziałam. Tak jak Wam powiedziałam, cześć dziewczyny, cześć Danusiu i Jola, chyba nie wiem. Tak jak Wam powiedziałam, będę tutaj poruszać dużo różnych fajnych tematów, tego co mi przychodzi, tego z czym sobie pracuję, tego co u mnie działa, tego co sobie testuję na sobie. I tego, co ułatwia życie, tego, co sprawia, że ta jakość naszego życia jest lepsza i fajniejsza, i życie jest weselsze i ciekawsze, i lżejsze. Ciekawa jestem, jak tam żeście wczoraj sobie obserwowali zwierciadła, co Wam się udało zaobserwować, co się udało zobaczyć w sobie. Czy coś tam zobaczyliście, czy było to fajne, czy było to takie no niezbyt fajne do zobaczenia, ale jednak udało Wam się to przyjąć i jak tym nożem tak odciąć trochę. Powiem Wam, że mnie się wczoraj fajnie udało spojrzeć na... Zobaczyłam w sobie dużo więcej takiej radości życia, cierpliwości. Miałam wczoraj trójkę z piątki dzieci mojego brata, więc w sumie miałam piątkę u siebie i tak jak zwykle to jestem taką... Byłam bardzo długo takim zgredem w domu dla dzieci, takim okropnym, takim, który wiecznie był skrzywiony i się irytował i nie lubiłam krzyków, wrzasków i tak dalej. Tak wczoraj udało mi się, jak oni sobie tam pochłaniali połowę mojej lodówki, siedzieli przy stole i się wygłupiali i śmieli, to ja sobie usiadłam na moim hamaczku i tak sobie byłam z nimi i patrzyłam i chłonęłam tę energię radości, takiej właśnie dziecięcej radości i jakby to mi pokazali wczoraj w tym moim zwierciadle, że tutaj zmienia się we mnie to takie nastawienie do życia, do dzieci, do takich sytuacji, takich właśnie do domu z najbliższymi, że zaczynam czerpać z tego dużo większą radość i takie prostą dziecięcą radość. Także moje zwierciadło wczoraj dosyć fajną rzecz mi pokazało. No nie pokazało mi nic złego, bo nie byłam na zewnątrz, nie spotkałam kogo, kto by mnie wkurzył. Ale a propos wkurzania, a propos irytacji i złości, dzisiaj bym chciała Wam opowiedzieć o wahadłach. To jest dosyć fajny temat, który jest oczywiście w różnych tam pewnie różnie nazywany w różnych teoriach. To akurat teoria wahadeł jest z transurfingu rzeczywistości Zelanda, w to też sobie wchodziłam, opowiadałam Wam, nie? Wchodzę sobie w te zasady transurfingu. Przeważnie ludzie mówią transferring, ale to jest to samo, to transurfing, nie transferring rzeczywistości. Generalnie tak w skrócie chodzi o to, że no tam właśnie jest ta teoria luster tego, że generalnie wszelkie próby badania świata i
szukania, jak on tam działa, są troszeczkę bez sensu, dlatego że główne przesłanie jest takie, dlatego że świat odpowiada nam tak, jak my, co my o nim myślimy i w co my wierzymy. Po prostu dlatego każdy, też to kiedyś mówiłam, że dlatego nie ma sensu się spierać z kimś, kto ma, nie ma sensu spierać się o rację, dlatego że każdy ma swoją rację, swoją prawdę, bo to, w co wierzy, to jest jego prawda. I koniec, kropka. I w ogóle można sobie to darować. Dlatego trzeba się skupić na tym, w co my wierzymy, jak chcemy ten świat postrzegać, jak chcemy go widzieć, bo wtedy go tworzymy. I teraz teoria wahadeł polega na tym, też to sprawdziłam u siebie, dlatego Wam o tym mówię, bo fajnie to działa. Wahadła to są takie byty energoinformacyjne. My ich oczywiście nie widzimy, ale one są. I to tylko Wam tak podrzucam do takiego, wiecie, do tego, żeby sobie na to spojrzeć i tak się trochę zastanowić. I wahadła działają w taki sposób, że one tak jakby, wyobraź sobie, że jest cały czas, krąży wokół ciebie właśnie taki jakiś taki bycik, który doskonale wie, jak ciebie zahaczyć, jakie są twoje słabe strony, co siedzi ukryte w twojej podświadomości. I to wahadło działa tak, żeby to tak jakby wywołać i żeby cię sprowokować, bo wtedy jak ty złapiesz ten haczyk, to zaczynasz się, zaraz podam przykład, to zaczynasz się denerwować, martwić, irytować i wtedy wywalasz z siebie tyle energii, że one się po prostu tym żywią. Generalnie chodzi o to, żeby nas wytrącić z naszej równowagi, mało tego i jeszcze wzmocnić konflikt, bo wtedy one się po prostu tam pasą, nie? I teraz tak, jak to działa? Podam wam przykład. Jak sobie o tym przeczytałam, oczywiście, że wiadomo, że czytałam i tak w różnych innych formach ale jak sobie przeczytałam, jakoś tak trafiło to do mnie, wahadło. Samo to stwierdzenie, wahadło, jak ono działa. No i sobie tam, nie wiem, siedziałam w kuchni, coś robiłam, zeszła Zuzia, nie? I zaczęła coś do mnie tam pyskować takim tonem. Wiecie, ja jestem cholernie wyczulona na tony, bo jakby czuję, jaka energia idzie za tonem. Więc to jest taki mój słaby punkt, za który bardzo łatwo mnie zahaczyć, bo natychmiast, jak jest nie taki ton, jak trzeba, to ja natychmiast, to jest jak płachta na byka na mnie i ja zaczynam się wściekać. I teraz tak. I tak. Coś tam mi pysknęła, a ja sobie mówię, aha, dobra, wahadło. To nie reaguj, nie? Po prostu zostaw. To jest wahadło. No i sobie nie reaguję, dalej sobie tam robię swoje. Drugi raz coś tam pysknęła, ja dalej nic. Trzeci raz. O, masz, akurat wyszło. Trzeci raz. Ja znowu nic. I tylko mam tą świadomość, dobra, to jest wahadło, nie daje się zahaczyć. I zadziałało to w ten sposób, że ponieważ ja na to nie zareagowałam, nie zaczęłam się wściekać, to jakby ona od razu, bo to jest tak, że to nie jest,
O Jezu, trochę się motam. To nie jest tak, że ona to robi specjalnie, bo ona też jest, każdy jest trochę pod wpływem tego wahadła, jeżeli nie jest tego świadomy. Czyli też to nie jest jej wina. I w momencie, kiedy ja nie reagowałam, odpowiadałam zupełnie normalnie, to dosłownie po trzech takich próbach, ona nagle od razu zmieniła ton na taki swój, łagodny, zwyczajny. Ja zobaczyłam, jak to niesamowicie działa, że jak nie dasz się sprowokować, jak nie połkniesz tego haczyka i nie zacznie się ten konflikt eskalować, to te wahadła nie mają do ciebie dostępu. Nie mają do ciebie dostępu wtedy, kiedy nie śpisz, bo to jest tak, że one zahaczają nas wtedy, jak jesteśmy w takiej właśnie nieświadomości. Tutaj to jest taka ich pożywka, że my działamy trochę jak takie roboty. I kiedy jesteśmy najbardziej na to narażeni, właśnie w domu, dlatego że w domu i w tłumie, wtedy ta nasza świadomość jest taka najbardziej uśpiona, no bo w domu czujemy się pewnie, czujemy się tacy rozluźnieni, nie musimy być w gotowości, więc wtedy i działamy tak automatycznie, nie? To sobie kojarzycie, nie? Że jak się wychodzi z domu, zamyka drzwi, to później się człowiek zastanawia, czy w ogóle zamknął te drzwi, bo działamy jak taki automat. I tak samo jest, jak jesteśmy w tłumie, też nas to tak, jesteśmy podlegamy wtedy. Dzień dobry. Podlegamy wtedy. O Jezu. Tej takiej już. Tej energii, ogólnej energii tłumu, i też troszeczkę idziemy jak takie owieczki na rzeź. Jesteśmy w nieświadomości. W momencie, kiedy odzyskujemy świadomość, kiedy się tak jakby budzimy, nie? Mamy tę świadomość, aha, dobra, tu nas chce coś zaczepić. To ja się budzę i nie pozwalam. W tym momencie jestem świadoma, i w momencie, kiedy jesteś świadoma czy świadomy, wahadło nie ma cię jak zaczepić, w związku z tym nie żywi się twoją energią. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o wahadła, to jest taka, że one pilnują tego, żebyśmy robili tak jak wszyscy, czyli żebyśmy byli trochę taką szarą masą, która idzie według schematu, myśli tak jak wszyscy, robi tak jak wszyscy. Wtedy jesteś wtedy taki bezwolny, taki kompletnie, no taki, to jest taka szara masa, która robi to, co tam te wahadła im zagrają. Więc fajnie jest być sobą, robić to, co się czuje, i wtedy tak jakby wychodzisz z tego szeregu, i wahadła nie mają już na ciebie wpływu. Co jeszcze one robią? Też sobie tak możecie to zobaczyć. W momencie, kiedy spotykać się coś takiego przykrego, coś, co cię ma przestraszyć, zestresować, zasmucić, coś, co ma ciebie właśnie wytrącić z tej równowagi, to przeważnie właśnie reagujemy schematycznie, czyli, no nie wiem, dostajesz jakiś duży rachunek za gaz i koniec. I po prostu, o Jezu, jak ja za to zapłacę? I zaczyna się, i wahadłysz, a dobra, mam ją, cyk, i ona cię łapie, i
działa jeszcze do tego, to jest takie perfidne, że działa w taki sposób, że ono cię będzie cię tak dołować, że ty wpadasz w coraz gorsze stany, w coraz większe przygnębienie, zaczynają cię dopadać, że po prostu ten rachunek urasta do rangi jakiegoś końca świata. I to jest cel wahadeł, żebyś ty wpadł w taki dół, no bo one się wtedy pasą na tobie. Natomiast co trzeba zrobić? Trzeba zrobić coś nieoczekiwanego dla nich, czyli jak dostaniesz taki rachunek, to nie wiem, zacząć się śmiać. Coś, co wytrąci im tą coś, co no, jeżeli zareagujesz kompletnie nieoczekiwanie, to one już nie mają cię jak zahaczyć, bo ty przeskakujesz tak jakby zupełnie w inną, jesteś świadomy tego, że to jest wahadło i że ma na celu ciebie pogrążyć, ma na celu zabrać ci energię, wyssać ci tą energię. Jeżeli zrobisz coś przeciwnego do tego, co robisz zwykle, no to znowu jakby wychodzisz z tej gry, jesteś świadomy i nie tracisz swojej energii i jesteś jakby bezpieczny. Tak samo jest z na przykład z czymś, co cię irytuje, z czymś, co nagle, no wiecie, no to na przykład dzieci nas często irytują, nie? Że przechodzą, zaczynają coś tam wrzeszczeć, wchodzić nam na głowę. I też chodzi o to, żebyśmy my się wkurzyli, żebyśmy zaczęli się wydzierać i już jest jadka, a wahadła wtedy, wiecie, a pasą. Trzeba znowu zrobić coś, albo to zignorować, albo zacząć się śmiać, albo zacząć się wygłupiać z nimi, albo zacząć na przykład udawać i krzyczeć tak jak one, nie na nie, tylko też zacząć się wydzierać, wtedy dziecko nagle staje takie, wiecie, albo odwrócić uwagę od tego, nie dać się zahaczyć, bo jak w momencie, kiedy my połkniemy haczyk, no to już koniec, to już jesteśmy jak takie marionetki i to wahadła już dalej prowadzą grę, dlatego że one będą robiły wtedy, w momencie, kiedy ciebie zahaczą, zrobią wszystko, żeby jeszcze spotęgować ten twój stan wypadnięcia z równowagi i z tego twojego spokoju. Kocie. No, poczekajcie, myślę, czy coś jeszcze. Także ten, dzisiaj możecie sobie sprawdzać, czy te wahadła niekiedy jest tak, że to nasze własne wahadło, bo jesteśmy napędzani emocją, która wywołuje dane wahadło. Zdać sobie sprawę, że nie jestem wahadłem, nie potrzebuję tej emocji, które one produkują. Wczoraj rozebrałam ogromny mechanizm u mnie i potężny, wielka ulga. Tak, bo to chodzi o to, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tłumili emocje, tylko żebyśmy pozwolili jej się wyrazić, a potem jakby zobaczyli, że aha, dobra, to jest wahadło, pozwalam tej emocji się wyrazić i mówię jej do widzenia i nie zasilam tego, nie napędzam, nie eskaluje, jeżeli jestem świadoma, że to jest gra wahadeł i to polega tylko na tym, żeby wyssać ze mnie energię, to jeżeli dbam o tą swoją energię, to
jeżeli w porę to zauważę, dlatego jakby cały czas mówię, że ta świadomość to jest podstawa, jeżeli my chcemy cokolwiek zmienić pozytywnie w swoim życiu. Musimy mieć po prostu świadomość, musimy mieć otwarte oczy, musimy wiedzieć, co się dzieje. I wtedy przestajemy być tymi marionetkami, które gdzieś tam są w prawo i w lewo miotane. Poczekajcie, bo jeszcze coś chciałam powiedzieć. Aha, no, dlatego no, można sobie dzisiaj poobserwować, czy jak te wahadła działają. I wiecie co, jakby mnie pomogło to, że jakby samo to proste takie słowo, że był ten taki bodziec, który zawsze mnie po prostu natychmiast powodował wybuch u mnie i eskalację jakiejś beznadziejnej takiej agresji i złości, która w ogóle no, do niczego dobrego nie prowadziła. Wystarczyło mi to takie, dobra, wahadło, uwaga, wahadło, nie? Taka czerwona lampka, uwaga, wahadło. I w momencie, jak to zobaczysz, to już masz szansę zareagować inaczej, już masz szansę nie dać się złapać na haczyk. Oczywiście nie zawsze nam się to udaje, ale bo to jest to, tak jak zawsze, kwestia treningu i kwestia tej naszej uważności, tego, że jesteśmy uważni, że nawet jak się w pierwszym momencie nie załapiemy, ale jak wchodzisz, jak widzisz, że jest coraz gorzej, czujesz się coraz gorzej, bo na przykład się z kimś kłócisz, bo wpadłeś w jakiś taki straszny dół i przygnębienie i to cię pochłania, zasysa, to w którymkolwiek momencie przypomnieć sobie, o Jezu, co się dzieje, wahadło, dobra, to natychmiast, nie wiem, przestaję się martwić tym rachunkiem i przenoszę tą swoją świadomość na inną myśl, na myśl taką, na przykład, myśl to nic, okej, okay, to dzięki temu rachunkowi ja mam ciepło w domu, przenoszę tą swoją myśl, mój świat się o mnie troszczy w jakiś sposób, nie wiem jeszcze w jaki, ale mój świat, który się o mnie troszczy, sprawi, że będę miała pieniądze na ten gaz, przykładowo, nie? Albo coś, co sprawiło, że wpadłam w jakiś straszny dół, przenoszę, wychodzę z tego. To trzeba zrobić naprawdę świadomie i tak no, zarządzić tą swoją energią. Nie chcę tam wchodzić, bo czuję się coraz gorzej, jest mi słabnie ta moja energia, coś czuję, że coś mnie pożera. Nie? I wiesz, że to są te wahadła, które tylko, ha, jak fajnie, no to jeszcze to zaraz jej podsuniemy kolejne myśli, kolejne, które po prostu sprawią, że już się rozpadnie na milion kawałków. Ostatnią resztką świadomości uświadomić sobie, nie, nie będę was karmić. Przenoszę swoją uwagę w inne miejsce, w coś, co mnie odciągnie od tego. Świadomie, bardzo świadomie trzeba z tego wyjść i trzeba zrobić coś innego, coś, co te wahadła wytrąci z równowagi. Włączyć sobie muzykę, zacząć tańczyć, zacząć sprzątać, coś, co odwrócisz uwagę od tego, co ciebie wysysa, od tego, co zabiera ci twoją energię, co jest dla ciebie szkodliwe. No co jest to? Wyobraź sobie, że to jest taka wielka pijawa, która się do ciebie przysysa i wysysa tą twoją krew. No kurde, nie chcesz takiej pijawy karmić, tak? Więc w momencie, kiedy odwrócisz uwagę, zaczniesz robić coś innego, ona jakby przestajesz dawać jej tą swoją energię, tą swoją krew i ona odpada. Nie ma już do ciebie dostępu, kiedy ty przełamiesz ten schemat i zrobisz coś innego, wyskoczysz z tej gry, odzyskasz świadomość, obudzisz się i zobaczysz tą pijawę, o nie,
Możesz sobie to nawet wyobrazić, możesz jej coś powiedzieć, możesz zrobić wszystko, co ci przyjdzie, bylebyś tylko zachował tą, czy odzyskał tą świadomość, otworzył oczy i zadziałał tak, żeby zadbać o siebie, żeby odzyskać tą swoją równowagę, swoją energię. Zarządzasz wtedy swoją energią. To jest bardzo ważne. My mamy prawo i obowiązek w ogóle zarządzać swoją energią. Też nas nikt tego nie uczy. Nie wiemy, że to jest możliwe, ale każdy z nas ma takie prawo. To jest Twoja energia, Twoja święta przestrzeń. Ty nią zarządzasz. I jak czujesz, że jest coś, co ciebie tam wysysa, to po prostu z tego wychodzisz i wracasz do siebie, przywracasz sobie swoją energię i dbasz o siebie. Dobra, kochani, to na dzisiaj tyle. Obserwujcie sobie dzisiaj, w jakich momentach wahadła będą starały się was zahaczyć, jakie macie słabe takie punkty, gdzie najłatwiej jest się do was dostać, bo to jak wiemy, no to też dużo nam pomaga i pokazuje, które obszary są do zaopiekowania się, do nakarmienia. Które miejsca są takie, że wymagają troszeczkę poświęcenia im uwagi, zacerowania tych dziur, przez które te wahadła się tam dostają do nas. No i oczywiście nie wyolbrzymiamy tego, nie boimy się, tylko już sama świadomość, że coś takiego jest i że ty możesz, masz na to wpływ, nie musisz się temu bezwolnie poddawać, już jest według mnie budująca i taka, która dodaje nam sił do tego, żeby zacząć bardziej świadomie i bardziej przytomnie iść przez życie. Dobrze, to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, do jutra.